jutro będziemy mieli chyba problem dojechać do pracy. Na to wygląda. Pasy pozamykane, elegancko tego. Zgadzam się. Dużo czasu to zajmuje, pieniędzy z tego nie ma. Koniec. To są poranne wypowiedzi. Gdybyś na chwilę szło zarobić na tym YouTube. Na YouTube. Odpisałeś na komentarz tam? Nie odpisuj na komentarz. A, druga rzecz. Dla mnie do tej babki pierwsze do tej kuchni będzie. Zanim zaczniesz spróbować. To zaś zapomniamy. Wiesz, że wycenę nas ścigają zaś. Klawiatury mi. Kontynuacja do piątkowego filmiku. Sytuacja wyglądała tak, że wspomniałem w piątkowym filmie o tym, że ten klient tam coś pisał, że się mu leje. No to Sebastian, który oczywiście spać by nie mógł, gdyby tam nie zajechał. Zajechał tam kiedy? W sobotę? W niedzielę rano. W niedzielę rano podjechał do niego i poszedł, sprawdził przed kościołem. Tak jak przed kościołem tam podjechał. I tak jak sprawdził, tak jak mówiliśmy, leje się mu gdzieś na dachu, ale próbował nas za to obwiniać, oczywiście. Ciebie głównie. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że tam myśmy tego nie dotykali do dachu. On tam miał specjalistów. Próbował Sebastianowi tłumaczyć, że jego komin, który nie ma okuć żadnych ani nic, to jest specjalnie tak zrobione, bo tak jest szczelniejsze. Bo tak mu ktoś powiedział. Więc jak to się mówi, z mądrym się nie ma co wadzić, a z głupim tym bardziej. Głupi ksiądz go nie chrzcił. O. Taka sytuacja. Więc dobre rzeczy się stały, tak? Taka sytuacja, mówisz? Taka sytuacja, idę dalej fugować. Nie, przepraszam. Ten Tiger Bonzo też ma takie swoje jakieś powiedzenie. Jeszcze mi zostało tyle do przemycia. A taka sytuacja. I tu. I tu. Przemywam, kończę to myć i zaczynamy, nie wiem. Dobre życie. Podłogę? Będzie ciekawa ciekawostka. Co byś zrobił? Czemuś taki mokry? Bo nie powiem kto. Bo jesteś kosmok. Kosmok, srosmok. Chodzić nie umiesz. Zamiast na węże pozakładać te korki, to zaworek założony, no niechcący kopnąłem do niego i... To się trzeba patrzeć, gdzie się chodzi, a nie... I właśnie miałem prysznic. Druga po południu, a to dopiero pobudka się zrobiła teraz. Nic tego konkretnie. Jeszcze z tego underlaya, z ATEP-u byś mi to kapkę ściągnął i bym mógł to kontynuować. Ale to jest wszystko na dobre. Na dzięki złe. Temu testujemy właśnie hydro na podłodze. Jest bardzo dobre hydro. Czy nie najlepsze. Jeszcze cię nagrywam. Niedobrze. Niedobrze, bo chciałem wam coś powiedzieć. Co chciałeś powiedzieć? Ale to nie mogę, nagrywam. Czas wyłącza. Dobra, ściany pomalowane. Płytki zafugowane, wyczyszczone. Położyłem podkład na podłogę. I lecimy z podłogą. Mówiliśmy klientce, żeby kupiła sobie winylową podłogę, no ale ona wybrała panele. Panele, które są niby Aqua Plus.
dobre do łazienek. Jakoś cinko to widzę. No ale klient nasz pan, jak to się mówi, kupili sobie co kupili, tak będą mieć. I tyle, wywalone. My gwarancji nie dajemy na produkty, bo to my nie kupujemy tego, więc będzie musiała sobie pani potem znaleźć kogoś do poprawiania podłogi, jak jej spuchnie. A co tam robi mister Marek? O, zobaczmy. Marek! Co? Podziwaj się tu do góry. Co? Halo. Powiedz siema. Co tam robisz? Szykuję, stół. Będziesz chciał? Będziesz różną? Tak. Marek robi silikony. Czy wy też kiedyś robiliście silikony? Me too. Me too. Nie no. A teraz stawka. Tak, mówię do ciebie. Cześć Witek, co prawisz? Jak nie subskrybujesz, to naciśnij guzik subskrybę. Chyba, że subskrybujesz po polsku, nie wiem jak to. I kliknij na dzwoneczek tam na tym. I nie zapomnij cię kliknąć dzwoneczka. Żeby wam dzwoniło, jak wyjdzie film. Co środę i co piątek wrzucamy filmy. Jeśli oglądasz nas pierwszy raz. I od czasu do czasu jakieś shorty z ciekawostkami wpadają. Dość tak to wyszło, ta podłoga. Miejmy nadzieję, że wytrzyma chociaż parę tygodni. Jutro się okaże, jak wyjmiemy panele z tego, ze zlewu, z wody. Marek jest ten, Silicon Master. Po prostu ma cierpliwość, o. Kolega, który trzyma telefon, niestety zawsze... Co zawsze? Zleca mi tę pracę. Ja bym po prostu musiał być w pewnym stanie takim, żeby się już nie stresować. Pół literka z rana o 7 wypić? Tak, i wtedy na spokojnie. Rudy? Tak. Tylko ruda. To trzeba na trzeźwo być w stanie robić takie roboty, a nie tylko na bombie. Cierpliwości. Tak wyszła łazieneczka. Jutro montaż. Do nocy i... I spadamy. Jutro pojutrze montaż. Nie no, trzeba jutro spiąć dupę i to skończyć, Marek. No tak. Kibel, kabina. Prysznic. Silikony. Listwy koło okna. Drzwi nowe powiesić. Listwę do... Yes. Good effing luck. Bardzo ładnie robisz, Marku. Dobra, tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, czyli we wtorek. Powiedz papa, Marek. Pa. Taka ciekawostka. Panele, które używam w łazience, niby to są panele wodoodporne, czy jakieś water resistant. Czyli nie wodoodporne, tylko jakieś tam... A to jest jakiś zwykły panel, który nasza klientka będzie układać sobie. To są zwykłe panele pokojowe, na których nie pisze, nie jest napisane, że są wodoodporne. A to jest nasz panel, który niby ma być jakiś tam w jakimś stopniu wodoodporny. Zostawiamy je do jutra. Nam wody nie zabrakło przez noc. Trzeba dolać. I zobaczymy, co się z tym stanie. Siemanko. Wtorek rano. Pędzimy do roboty. Pełni energii, wigoru. Pełni energii. Zapału. Z determinacją. Z determinacją i z wiedzą o tym, że dzisiaj musimy skończyć łazienkę, nad którą pracujemy. Ale też z wiedzą o tym, że nie musimy. Że jej nie skończymy, nie ma szans, bo tyle roboty nam zostało. Więc klientce, której łazienkę mamy zaczynać jutro, w niedzielę napisałem już taką wiadomość, taką, że jej zrobimy taki ten update, taki jak się nazywa? Update. Że jej
damy znać jej we wtorek po południu, czy też wieczorem, czy zaczniemy jej łazienkę w środę, bo być może nie uda nam się skończyć tej łazienki, na którą teraz pracujemy, a chcemy skończyć jeden projekt, zanim zaczniemy kolejny. Więc w sumie mogłem jej to już napisać w niedzielę, że tego nie zaczniemy jej łazienki w środę, no ale chciałem, żeby miała trochę taką nutkę nadziei na początek pracy. Bo mieliśmy to chyba zacząć tę robotę tydzień temu w poniedziałek, jak się nie mylę. Ale urodził się Adaś. Tam było jakieś tam mnóstwo wycen, które, znaczy robót, które musieliśmy zajechać obejrzeć. Wyceny też robiliśmy w tym czasie. Teraz nie? Co była łazienka? To też chyba ze 3 dni robiłem wyceny. Więc tak, czas ucieka. A robota słabo szła do przodu. Zaś trzeba wyceny robić. Kolega, znajomy nam się skończył, też musieliśmy go iść pożegnać, więc... No i znowu byliśmy obejrzeć już, nie wiem nawet ile tych robót. Nie wiem też ile, ale jeszcze kolejne dwie. No ale w czwartek znowu idziemy kolejne dwie łazienki, nie, dwie? W czwartek kolejne dwie łazienki, oglądać idziemy, czy kuchni i łazienkę. I tak... Trzeba nam ludzi. Jesteście chętni do pracy? Zapraszam. Taka sytuacja, deszczyk już nie pada od 2 dni, a nas tu zalewa w miasteczku. Nawet będzie widać. Tu się ten, lodówka, jak ktoś potrzebuje, to tu leży w rzece. Przypłynęła, nie wiadomo skąd. Pięknie wylana rzeka. Tam też wszystko zalewa. Tamto jest standardowo, łabędzie pływają po chodnikach, jak co roku. No, ale jest fajnie. Tam jeszcze coś dalej będzie. Jest. Tu już mało brakuje. No, tutaj się za chwilę wyleje. O, tam jest chodnik, tu barierkę widać ładnie. Ławeczki, można sobie posiedzieć. Dupa by ci się nie moczała jeszcze chyba. Ale już po kolana wody jest. Na ryby łatwiej. Teraz zaś zostaniesz tu z drogi. Na ławce sobie możesz siedzieć. Na ławce sobie możesz siedzieć, łowić. Taka sytuacja. Tu jezioro się zrobiło. O, tu jest do tego. Tu się koni mi się tu ścigają. Jak się to nazywa? Nie wiem, tory jakieś. No teraz tam się w łabędzie ścigają. To się chyba nazywa Horse Races. I jesteśmy, dojechaliśmy na robotę w końcu. I standardowo dzień zaczęty od kawy. Kawusi. Wczoraj się mi wyświetliło takie przypomnienie na Facebooku, bo dopiero od lutego kręcimy filmiki, ale zawsze wrzucaliśmy tam na Facebooka czy gdziekolwiek. Na klasę. Na Google, na naszą klasę. Zdjęcia z naszych robót. I wczoraj się mi wyświetliło właśnie zdjęcia z roboty, jak robiliśmy schody, takie wejściowe do domu, bo to w górach. I teraz Sebastian wrzuci parę zdjęć. Zobaczycie, jaką ma młodą mordkę. Myślę, że fajne. Fajna robota też to była. Przez tę robotę tam właśnie później złapaliśmy inne roboty, bo sąsiedzi zobaczyli, jak szybko nam to wszystko poszło tam. Nie kurna, to wtedy to nie wiem, jak my to tak szybko robili. Tego nie rozumiem. No, jak sąsiadka z naprzeciwka, jak zobaczyła, jak szybko zrobiliśmy tam. To był chyba nowy porcz i klatkę schodową. Porcza tego nie mam, tej werandy, czy jak się nazywa. Wtedy tylko schody robiliśmy. Dopiero później było. Później wróciliśmy tam chyba, nie? Na werandę. Czyli za niedługo się mi wyświetli. Aha. Powrót na werandę.
No, w każdym bądź razie sąsiadka z naprzeciwka przyszła i powiedziała: chcę was! Ja was tylko chcę, żebyście wybudowali mi przybudówkę. Im trzeba było przybudówkę z tyłu za domem postawić i z boku domu, taką dwupiętrową. I z tyłu, właśnie też na zboczu góry mieszkają, więc takie trzy tarasy jakby robiliśmy, betonowe. Przenieśliśmy tam wtedy setki ton betonu w rękach. Paweł przeniósł. We wiaderkach. Paweł, Rafał. Wszyscy. Pozdrawiamy. Paweł to tam tyle ton przeniósł w tych wiaderkach, no. Z Pawełem już chyba kontaktu nie mamy? Czy może no nie, to nie ogląda nasze YouTube. Paweł? No. Ale. No tak. No też to. Pozdrawiamy cię, Paweł. Pawełka pozdrawiamy. Ale tego okna, że go zamurowałeś, to nie zapomnę nigdzie. Pamiętasz, jak zamurował okno, to żeśmy wycinali w tym? Tam miało być okno z boku, a papa wyjechał pusta kamion i wymurował. Nie. Też fajnie było. Dobrze, że to ten gazowy pusta był, to się wycięło fajnie. Tak jak na ostatnim filmie gadaliśmy, nieważne w jakie kłopoty budowlanie spadnie, ważne jak z nich wybrnie. Wtorkowy konkurs. W radiu właśnie leciała piosenka i Sepkowi się nuci teraz. Co to za piosenka? No, daj jeszcze dwie nutki. Starałem się ile mogłem. Zgadujcie, piszcie, co myślicie, że to jest. His way up. Już, panie reżyserze? Nowy sprzęt, trzeba pokazywać. A co? I do kabla. No. To się kręci. I co? Fajnie, że nie trzeba chodzić? Się wjeżdża. Z kable? Że nie trzeba ciągnąć druta od razu z rana? Dzięki komu? Dzięki mi. MixD. W sensie. No też, ale dzięki temu, że ja ci pokazałem to w ogóle. Aha, czyli że dzięki tobie, nie dzięki MixD, że to pokazał, ale ja nie dzięki mi, że to kupiłem, tylko dzięki tobie, że ty siedzisz na TikToku całymi dniami. Dobra, teraz to, że jestem, dobra. No, co? No, pokaż to. Nagrywałeś tak jak ostatnio ty. Muszę uszczelnić wylot z rury kanalizacyjnej, odpowietrzenie i na powietrzenie. Nie zbiegaj się, Senku. Bo ta drabina jest do 100 kilo. Posiadam też to uszczelnić? No jak masz dobre serce? Ile? Nagrałbym to tu z góry, no ale niestety nie zabrałem telefonu. O. Jest zwykła papa na tym. Papa mobile. Na wioło strety niszczy. O, panie się zmieni. No. Kwiatki w górę. Teraz po nóżkach. Do gałęzi. Zasiaki nieby, nie spuszczę się nad sobą. Zwykłe drzewo, zwykłe listki. Pytaj, synku.
nie przestaję nagrywać, bo jeszcze zawsze jest szansa, że spadnie z tej mniejszej drabiny. I wtedy byłby jakiś bonus BGC. Może mu to objedzie, czy mu to nie objedzie? Tam nie złapie na tym slapcie, to bardziej wystaje. Jedna noga wykręci drabinę i... nie spadł. Nuda. Nuda, nic nie nagrane. Taka sytuacja dzisiaj. Kończymy dzisiaj projekt łazienki. Miałem sobie jechać swoim vanem, żeby spakować narzędzia, ale klucze od mojego vana zostały na robocie. Ale jest taksi. Jest taksi, tylko jakoś dziwnie się nie chce zatrzymać koło mnie. Także podejrzane to. Zion. Tu tak słabo woda schodzi. No, dość słabo. Chyba troszkę gdzieś tam rurę kanalizacyjną zatkało. Lodówka dalej czeka. Lodówki dalej jeszcze nikt nie odebrał. Już od 3 dni czy 4. Odkąd do nas spłynęła. Dobry den. Ale i tak dziw, że ten pop tu. Zaraz go zobaczycie. I ten zawsze są pod wodą, jak taka fala przyjdzie. A tu jeszcze w dziurze, więc to tam jest ładnie zalane zawsze, tak do połowy okna. Mi się zdaje, że jest tyle samo wody co wczoraj. Nie jest, 10 cm może mniej, bo tu barierki trochę mniej, znaczy więcej widać. A może nie. O, widzisz, już pod tym, pod ławeczkami dupy też. Już nie zmoczą. Zmoczą, a ostatnio też właśnie tak do poddupnika było nadane. Dobra, lampki założone, lustro założone, wentylator założony, prysznic teraz zakładam. Marek już silikony porobił, wszędzie po rogach. Tutaj zostało tylko brodzie go silikonować. I listwy koło okna zrobił bardzo ładnie. Kurka, patrz ta. Au! Teraz prysznic podłączony, woda puszczona, nie leje się, więc można tu osilikonować, żeby tam się woda nie dostała za płytki. Tak samo tu jest osilikonowane koło kabla. Podłączone wszystko. Jest tak, jest gicior. Takie ostatnie dni w pracy to jest coś najlepszego. Jak już widać, postęp za każdą rzeczą. Grzejnik już mam, śrubunki wkręcone, teraz się go powiesi tutaj, ale wpierw musimy wjechać z tą kobyłą wanną wielką tutaj, żeby nam grzejnik nie przeszkadzał przy tym. Godzina 14:28. Marek już kończy tutaj z drzwiami. Ze sobą. Grzejnik założony, tu już wszystko gotowe z tej strony. A ja zakładam szyby teraz tutaj w prysznicu. To będzie ostatnia rzecz tutaj do zrobienia. Potem sprzątanie i malowanie na dole sufitu. Ale to już ekstra fucha jest. To będzie... Sprzątanie też jest ekstra. Sprzątanie też ekstra fucha. To się policzy. Drzwi też jest ekstra. A drzwi też faktycznie, no. Uuu, chłopie, to tu się zaś obłowiemy na tej robocie. Nie ma tak, nic za darmo. Ale ogólnie, Marek, jesteś zadowolony z tego, jak ta łazienka wyszła, czy... Łazienka przepięknie. Tak? Ja też jestem zadowolony. Najbardziej jestem zadowolony z tych ścian. Już wiem teraz, że chcę robić gładź. No bo nie powiesz mi, na plastrze by to tak nie wyszło, jak to wyszło. Nie ma bata. Tak to tutaj wyszło. A takie lampki to wszystko kurna wieczorem pokażę, jakby coś nie tak było. Jest idealnie. Gładziutko. Idealnie gładziutko jak na tym, jakbym przybudówkę robili w Londynie. W Londynie, no. Marek kiedyś robił ten, a może znajdę zdjęcie tego. Ciekawe, czy jest zdjęcie. Masz tego zdjęcie? No, może nie będzie. I Marek uznał, że stary tynk. Nie, Marek uznał. Spodem zostanie. Spodem stary tynk zostawi, a do tego dotynkuje. Dotynkujemy, bo to. A to szybciej zaś parę metrów tynku rzucone. No. Przez dzień super wyglądało, tylko jak potem ciemno się zrobiło i lampki na ścianie się załączyły, które świeciły na górę i na dół. By se lampek nie wymyślać takich głupich. To by nie było widać. To by nie było widać. Ale co? Całe życie się człowiek uczy. Niestety. Dobra.
prosta zmiana drzwi. Oczywiście w Anglii nie może tak być, bo futryny nie są zrobione oczywiście proste, bo futryny się tu zbija z desek. Więc dołem drzwi mają 738 mm, na karteczce napisałem. Górą mają 757 mm. Żeby to właśnie ładnie osiągnąć, jeszcze wiadomo, trzeba sobie zmierzyć, z której strony drzwi ścinać. Niestety na tych drzwiach, żeby ściąć, mamy tylko 10 mm, tam około 12 może mm do zheblowania okleiny. Później jest płyta wiórowa w środku. Ale co jest dobre, że te drzwi jest troszeczkę ponad 2 cm różnicy między górą a dołem, ale mamy co? Drzwi lecą nam i z jednej strony, futryna, i z jednej strony, i z drugiej strony schodzi nam się po 10 mm. Mam taki klin w drzwiach, co jest piękne, bo dzięki temu nie przehebluję okleiny, mam nadzieję, tylko właśnie zrobię ładny klin. Drzwi już obciąłem, 4 cm jeszcze musiałem je obciąć, bo oczywiście na wysokość też nie były odpowiednie, więc robimy. Do tego trzeba użyć struga stolarskiego, tak się to chyba nazywa. Można by było tam, gdzie 10 mm, można by było piłą ściąć. Ale dlaczego tego nie robię piłą? Bo piła może mi wyrwać okleinę. No i wtedy bym miał wycieczkę po nowe drzwi. Kosztowną wycieczkę po nowe drzwi. No i oczywiście, jak heblujecie, bardzo ważne jest, żeby sobie poznaczyć drzwi i z jednej, i z drugiej strony przerysować kreseczki. Bo tak z ręki heblowanie, lekki kąt zrobisz i możesz później mieć kąt na drzwiach tu. Także heblujemy do kreski z jednej, z drugiej strony. Z tej strony już mam zrobione i tu właśnie widzę, że z tej strony do kreski nie dorobiłem, bo musiałem mieć lekko strug pod kątem. Dlatego odwróciłem drzwi i teraz sobie zaraz tam poprawki porobię, gdzie trzeba. A na koniec jeszcze szlifiereczka ładnie wyszlifować, by było pięknie, ładnie. Drzwi, które właśnie na dole dociąłem, czy tam doheblowałem, do... Widzicie, tu już jest ciasno, tu jest znowu luz. Więc o czym to świadczy? Że futryna nie tylko leci z klina, tak? Ale jeszcze jest wybrzuszenie na środku. Wybulono. Z tej strony, jak to tu lekko te drzwi, będę musiał przyheblować jeszcze, łuk zrobić na nich. To z tej strony się mi to lekko tam schowa. I tu myślę, że jakoś to tam wyprofilujemy te otwieranie. No, ale to taki jest właśnie angielski system. No. Jeszcze nagrywam. I fryzurę nią. To nic. Po 3 dniach w wodzie właśnie wyciągnąłem panele. Zwykły panel, taki pokojowy, na którym nie pisze, że jest water resistant, czy tam wodoodporny, czy jak tam. No, wodoodporny to był waterproof, a water resistant to nie wiem. Odporny na zachlapania? No chyba tak. Nie wiem, jak to pokazać, ale nie wiem, jak to pokazać. Pokaż to, żeby to było widać na... Jednak widać, spuchnięte jest. Wszędzie po brzegach całe. Oczywiście musiało się tak stać. Tak. Tu jest jednak ten łazienkowy, co jest niby odporny na zachlapania, czy na coś tam. Też na samych brzegach, jak zobaczysz, też jest lekko czuć. Nie jest to samo, więc... No ale to bez porównania, tyle to... Myślę, że jest to dużo bardziej odporne na wodę to, niż tamto. A i tak bym tego w łazience nie położył u siebie. Nigdy w życiu. Tak jest werdykt. Nein. Dobra, trzeba pakować mandżur i co? Spadamy. Idę nagrać do góry film. Ładnie mamy ogarnięte, jeszcze tylko przedni pokój, tam trzeba narzędzia wyciągnąć serku. Tu się przejdę. Wszystko. Tak, zaraz ich załaduję do busa. Tutaj ładnie posprzątane wszystko. Patrzcie, warto te folie rozklejać. Pyk, czyściutko. No to idziemy do łazienki. Tak to wygląda. Wszystko skończone, popodłączane, wysilikonowane. Prysznic osilikonowany, drzwi. Drzwi do łazienki nowe założone, Marek założył, nawet się zamykają. Wanna, bardzo ładna wanna. Fajnie, bo pani sobie kupiła, pokażę wam pod spodem, kupiła sobie wszystko w chromie, nawet odpływ z tego jest z chromowanymi rurkami. Także bardzo ładnie to wszystko wygląda.
Kibelek też. A, tu jeszcze troszkę brudne z zwykłą. Kabina prysznicowa. Fajne drzwi. Też fajnie się zamykają na magnes. I tyle. I moja brzydka gęba. Najbardziej z czego jestem zadowolony, to ze ściany. Wyszło tak gładziutko. Picobello, jak to mówi Łukasz, czy jakoś tak to mówisz. Dobra, tyle. Lecimy na następny projekt jutro. Nowa łazienka, nowe wyzwania, nowe filmy. Pozdro.